Hej kochani, z tej strony Martyna i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po dość długiej przerwie. Miałam, jak wiecie, duże problemy dla tych, którzy nie ogarniają tematu. Najpierw miałam problem, bo byłam bardzo chora, nie byłam w stanie nagrywać. Później się okazało, że kupiłam złe części do nowego komputera. Później się okazało, że komputer odwalał jakieś dziwne akcje. No a teraz tak naprawdę pierwszy raz testuję OBS-a, mam nadzieję z dobrymi ustawieniami. W ogóle słuchajcie, musiałam robić restart całego systemu dwa razy, gdzie za drugim razem nie udało mi się przenieść wszystkiego tak, jak to zrobiłam za pierwszym, także i tak większość moich ustawień, jakichś tam wiecie rzeczy, które mam zazwyczaj zrobione, jest inaczej niż zwykle. Jeżeli zobaczycie jakieś wielkie zmiany, to powiedzcie, ale na pewno zobaczycie wielkie zmiany w naszym domku. Słuchajcie, ja może puszczę grę, niech oni się tam zajmą sobą. Przede wszystkim od małych pierdółek, czyli przedłużenie tutaj dachu i jakieś tam inne rzeczy. Po tutaj pozmieniałam troszeczkę przy naszym ogródku, żeby było ciekawiej. Tutaj jest nasz koń oczywiście. Trochę powijałam im umiejętności. No i korzystając, jak widzicie, z pieniędzy, które mieliśmy, nakupowałam, dorobiłam piętro i zaraz zobaczycie, jak to się prezentuje. Jestem mega zadowolona. Z przodu mi się bardzo podoba, chociaż trochę to połączenie, ale tutaj mega dziwnie się robią jakby te płotki tak bez sensu i trochę to mi psuje cały wygląd, dlatego tutaj to postawiłam, trochę to nie pasuje. Tył jest trochę bardzo beznadziejny, tył mi się totalnie nie podoba, ale ja nigdy na tył domu nie patrzę, także wiecie, nie przejmuję się tym jakoś bardzo. Dobra, ja jej każę zjeść, bo na dole niewiele się zmieniło jakby. O, pierwszy dzień zimy, to nawet nie wiedziałam. Pozmieniałam trochę wygląd domu od środka, powyciągałam kilka rzeczy, które mieliśmy, pozmieniałam kilka, tutaj na przykład dam dywan, tu się chyba nic nie zmieniło. No i zdecydowałam, że tutaj wiecie, chyba będzie jakiś pokój gościnny, tu będzie taki taras, ale go nie dokończyłam, bo się dalej nad tym zastanawiam, czy warto. Łazienka, tak samo o pokój z naszymi wszystkimi nagrodami, najwyżej zrobię jej jeden wielki pokój z nagrodami, ale zaraz Wam pokażę piętro i mi powiecie, czy warto. Dobra, wiecie co, każę jej poogarniać tutaj nasze, albo może tym sianem, żebyście płaciła za to, pogłaszcz ją. Przytul ją, wyczyść ją i ostrzyż, dobra. No i tutaj jest już w końcu telewizor, bo wcześniej nie było. Przeniosłam jedzonko tutaj, w sensie cały stolik i oglądanie też jest tutaj. Ogólnie nie lubię tego dołu, tego domu, bo strasznie mnie, o mój Boże, weź się ogarnij. Ty od razu po jedzenie idziesz, ja się wtedy będę wkurzać, że ty głodny będziesz łaził, bo od razu zjesz, zamiast jedzenie zostawić na koniec. No i to, z czego jestem najbardziej dumna, czyli góra. Góra prezentuje się tak, jest tutaj pianinko, ale oczywiście też, jak to się nazywa? Boże, wy wiecie. Wieża muzyczna. Kolejny kominek. Tutaj chciałam postawić kolumnę, ale się z jakiegoś powodu nie da. Tutaj jest miejscówka naszego Shona, gdzie sobie może robić nektary. Jest tutaj oczywiście taki mini tarasik. Chciałam go w sumie powiększyć, się zastanawiam, czy tu trochę miejsca nie wziąć. No i tutaj ogólnie planuję zrobić pokój przyszłego dziecka. Tak wiem, jest wielki ten pokój. Ale też się zastanawiam, czy tego jak, czy jakby tego nie potraktować jako drugą łazienkę i tutaj osobno jeszcze zrobić łazienkę. Nie wiem w ogóle, czy zdążymy jakby, wiecie, że tak powiem, dożyć naszego dziecka w tej grze, ponieważ jakby naszym głównym wyzwaniem jest tak naprawdę skończenie tego, czego chce Roxana. No i dobra, Roxana się tutaj zajmie, ty już widzę, idziesz jeść. No tak się prezentują zmiany, mam nadzieję, że Wam się podoba i że nie jest aż tak źle, jestem tragiczna ogólnie w budowaniu, więc dla mnie to też jest jakaś zmiana. Czekajcie, ją sobie obczaję, bo ona jak zwykle robi jakieś pierdoły zamiast się sobą zająć i ja wtedy w ogóle tym koniem nie mogę trenować i się tylko wkurzam, a one jakimś magicznym cudem stoją w jednym miejscu. Okej. Zajmij się fasolką i dyńką też się musisz zająć. Gdzie jest dyńka? Tu. Girl. Mamy nasze kurczaczki malutkie, koguciki. W sumie kurczaki i koguty, no zależy na kogo traficie. Jak tu z tym jedzeniem, to będziesz musiał uzupełnić, jak umyjesz ręce, to ci każę to zrobić. Okej, możesz, dobra. Ty się tutaj nią zajmujesz, zaraz ją wyczyścisz, ogarniesz do końca. A, wygraliśmy jakąś nagrodę, ale ja nie wiem, czy to nie było w ostatnim odcinku i ja, Sara, nie mam czasu, nie zdążyłam jej po prostu wyciągnąć. Nie mam pojęcia. Najdziwniejsze jest to, że mimo, że mamy tyle, chociaż w sumie nie wiem, czy to nie działa tak, że musi być poziom mistrzowski, żeby ta nagroda się liczyła, więc no, chciałabym wziąć udział dzisiaj w jakimś.
w jakimś konkursie, więc zaraz ich też. Czy ona się dała w końcu? Dała się w końcu. Pokaż mi, czy my byśmy byli w stanie w ogóle na czymkolwiek mistrzowskim wziąć udział. No, musiałabyś wytrzymałość, a ty jazdę konną o wiele zwiększyć, więc lecimy z tym. Zaraz robimy nasz trening. Resztą zwierząt zajmie się oczywiście Sean, czyli tak jak zwykle. Nie wiem, jak zwiększyć wytrzymałość. Dobra, wyczyść kopyta, wyszczotkuj sierść i zaraz ją dosiądziesz. Tobie jak idzie? Też mu dodałam chyba kilka outfitów. Nie wiem, czy wam już o tym mówiłam i nie wiem, czy wam wszystkie pokazywałam, ale tak. Trochę więcej mamy tutaj roślinek, którymi też trzeba się zająć, weź od chwaszcza i podlej. No i dzisiaj spędzimy sobie dzień stricte w domu, zajmując się rzeczami też w domu, bo jakby jeżeli ja będę tak, wiecie, ciągnąć to moje małe wyzwanie 100 lat, to też się zanudzicie i ile można to oglądać tak naprawdę. A tak naprawdę też chodzi tutaj w sumie o jedno, zajmowanie się końmi i tyle. I wiecie, o co chodzi. Dobra, let's go. Nie wiem, jak w tej grze się ćwiczy wytrzymałość. W sensie ostatnio robili tutaj kółka, a chyba musimy trochę poskakać, więc pójdziemy sobie chyba tu i potrenujecie sobie intensywnie. Najwyżej ona chociaż wbije sobie level, bo ona z tym levelem to jest tak do tyłu. Chciałam, żeby czytała książki, ale ona po 5 tak naprawdę simowych minutach już tych książek w ogóle nie czyta. Nie wiem dlaczego. O, drugi poziom ogrodnictwa, 8 poziom jazdy konnej. Fajnie, fajnie, fajnie. To w sumie jak ty wbiłaś, to może. Bo jaka umiejętność tak naprawdę ci się polepsza? Skoki, a my nie chcemy skoków, my chcemy wytrzymałość. Jak się ćwiczy wytrzymałość? To zróbmy to w ten sposób. Weź się na przejażdżkę intensywną. Nie wiem. O, dobra. I co będzie? O, faktycznie. Ej, nawet wbiła się, czy się od nowa? Nie wiem, ale zawsze będzie punkt, a to się przyda. Festiwal młodości. Nas to tak średnio interesuje i może od razu sprzedać wszystko. Czy ty się zająłeś dziewczynkami tutaj jedną i drugą? Tak, o w ogóle co ty byś chciał? Flirtuj ze sobą. No tak, widać, że jest niezrównoważony, ma chłop jakieś problemy ewidentnie ze sobą. Nie zajęliśmy się jeszcze, słuchajcie, kurczaczkami. To jeszcze zbierz i wtedy jak już skończysz wszystko, to możesz iść robić nektar. Super. A tutaj jadą. Jak wam idzie, dziewczyny? No, speedy rap papa. Nie, nie jesteśmy zainteresowani wsparciem, bo nas na to nie stać. Też jesteśmy biedni, jakby nie patrzeć. 8 poziom wytrzymałości, fajnie. I teraz pytanie. O Jezus, ona się zaraz tu posiusia. Ale się zastanawiam. No nie, w sumie ona ma za niski level i tak. No dobra, to zostaw wakanę po prostu. Tak, zostaw ją w spokoju. Nie wiem, wakana. Ty jesteś głodna, więc chodź. O Jezus. Weź zjedz z tego paśnika, a nie, że ty wywalasz mi na pół mapy. Ja wtedy cię znaleźć nie mogę. Bardzo bym się cieszyła, jakbyś tego nie robiłam. Ty tutaj skorzystaj i zrób jakiś obiad. O, wyrzuć zepsute to przede wszystkim. Mamy dużo jedzenia ogólnie, ale chciałabym, żeby zrobiła coś, żeby znowu zjedli razem, bo i tak się praktycznie nie widzą od rana, jak już wstaną. Więc fajnie by było, jeśli by coś razem zjedli. Podoba mi się ta góra, powiem wam. Nie jestem jeszcze przekonana co do tych paneli w łazience, ale najwyżej je zmienię, wiecie. Na razie ja, no, ja nie umiem w ogóle łączyć drewna z drewnem, a to jest takie biało-brązowe wszystko i tak trochę czuję, jakby się to gryzło. Ale wiecie, że ja akurat jestem totalnie tragiczna, jeżeli o to chodzi. Dobra, udało ci się to skończyć? Okej. Okay. Mam jeszcze takich, wiecie, kilka, chyba jeszcze jeden zdążysz zrobić, to jeszcze takie kilka przemyśleń dotyczących tego, że chciałabym, żeby oni zdążyli wziąć ślub i żeby on zrobił sobie mini sklep z nektarami, ponieważ mam takiego moda, który pozwala na otworzenie jakby sklepu na terenie parceli domowej i wtedy możecie wystawić nektary, ale nie potrzebujemy jakoś zbytnio pieniędzy, więc też nie wiem, czy to robić. Napiszcie, czy jesteście zainteresowani, bo też bym mogła to przedstawić jako po prostu prezentację tego moda, a mam też jednego save'a, gdzie najzwyczajniej w świecie sobie pogrywam właśnie i mam tam sklep i kawiarnię i możecie mieć oba jednocześnie, więc to też jest genialne. Dobra, musisz zostawić i ja bym chciała, żebyś ty zawołała na posiłek, czy on ogarnie i przyjdzie. Tak, zjedzcie sobie razem, bym bardzo chciała, żebyście zjedli i pogadali sobie razem. Jeszcze nie testowałam tego stołu. Może powiedz jej coś miłego, nie wiem. Mnie ciekawi, czy oni w ogóle według moda chcieliby mieć dzieci w tej chwili.
O, okaż podziw. O, aha, popsuło się, super. On teraz nie chce mieć dzieci, a ona też nie chce mieć dzieci. No to faktycznie, jakbyśmy teraz chcieli mieć dzieci, to by było trochę beznadziejnie, patrząc na to, jakie są ich relacje. Wakana z Tyrana, ale byśmy jeszcze zdążyli wziąć udział w jakichś konkursach, więc ja bym chętnie cię wysłała, słuchaj. Ja wiem, że nie macie jeszcze umiejętności takich, jakich trzeba, ale trzeba spróbować. Bardziej, że Wakana się dobrze czuje, ty się dobrze czujesz. Obiadek zjedzony, ten oczywiście siedzi na kompie i gra w gry. Daj se siana, chłopie, nie wiem, zajmij się czymś sensownym. Tutaj wszystko załatwione, a jeszcze wyczyść niunie. My nie mamy żadnych smakołyków dla tych zwierzaków, to jest trochę przykre. Przydałoby się, coś przydało. O, nawóz roślinny, podlej teren, przelejemy, najwyżej będzie mały problem. Tutaj nic. Okej, let's go. Ona ciągle jest i tak brudna, więc to chyba się nie zmieni w żaden sposób. Czy możemy coś tu jeszcze udoskonalić? To ty tak średnio, bo ty chyba nie masz umiejętności, więc to choćbyś chciał, to tak, no nie możesz. W ogóle powiem wam, że mam ten nowy dodatek do wynajęcia i w ogóle mnie nie jara. Mam wrażenie, że totalnie odstaję od rancha i w ogóle miasto już jest tragiczne, nie? O, ale brązowy medal to zawsze coś i 2000, plus to zawsze umiejętności jakieś, nie? Dodatnie. No dobra, no sprzedamy ten brązowy, brązowych nie będziemy zbierać. Jak się czujecie w ogóle po... Tobie trochę chce się siku, ale możecie jeszcze trochę pojeździć razem, więc fajnie. Ona oczywiście ją wywaliła kiwie gdzie. Pojedźcie jeszcze na jedną intensywną przejażdżkę dzisiaj, bo musicie zacząć trenować, bo ja nigdy tej serii nie skończę, dziewczyny. Ta, no oczywiście... Aha. Co mu się z brwiami stało? Jego brwi musiał gdzieś wessać w ogóle, bo nagle ma jakieś dziwne rudę. A ja nawet nie wiedziałam, kiedy do tego doszło. O, wiedziałam, że musimy zabrać jajka. Także zbierz. Nie ma czasu teraz na gadanie do siebie, mój drogi przyjacielu. Musisz zebrać jajka. I w sumie nie dokończyłeś tego nektaru, więc pójdź go dokończ. Fajną ma to miejscówkę do nektarów, podoba mi się, właśnie mam w planach zrobić na drugim save'ie też u takiej mojej simki. Powiem wam, muszę wam kiedyś pokazać mój save prywatny, ale on jest o wiele bardziej ciągnący jakby grę i tutaj... O! Okej, hello. Jak to powiedzieć, on... jak gram sobie prywatnie, to wiecie to, nie? Nie pieprzę się w Times, biorę najbardziej zasrane, wybudowane domy z wie... Wy mieliście ćwiczyć, prawda? I wam się to udało, czy nie? Bo ja już nie wiem. Coś tutaj, jakieś dziwne akcje się dzieją. Aha, debatuj nad życiem w symulacji. No tak, kochani, tym cudownym akcentem i nogami do ogolenia chciałabym wam podziękować za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał i że bawiliście się tak przednio jak my. Trochę dużo dzisiaj się wydarzyło, ale bardziej pod względem tego, co się zmieniło. I będziemy sobie kontynuować gierkę dalej. Jak widać, nie planujemy na razie dziecka, ale remont domu zawsze jakiś ślub też by wypadało zrobić jeszcze przed końcem serii. No i oczywiście skończyć całą aspirację naszej simki. Widzimy się w następnych odcinkach z Rancha Roxany i pa pa!